Witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Negaty, a witam was już w kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w WoW z Batejki 3. Oczywiście do Gorwacki zapraszam was do oglądania jeszcze mniej zabawy. Pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, jeżeli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, bądź jeżeli nie chcecie. Oraz do Gierowaczki zapraszam was do oglądania opisu tego odcineczka, gdzie znajdziecie wiele interesujących informacji. Ale bez już większego gadania, lecimy sobie dalej do Gorwacki z kampanią. No więc cóż mogę powiedzieć, wchodzimy sobie do dogrywaczki do po raz kolejny naszej bratobójczej walki. Tak, spotykamy się, mierzymy się w tym momencie bezpośrednio z naszą, z naszą własną rasą dogrywaczki i musimy pokazać, kto tu jest większy, kto jest większym nieumarłym, albo kto ma większego nieumarłego, jak kto woli. Tutaj są emocje, liczy się tylko i wyłącznie chwała i sława. I sobie co, stanęli? Co wy odwalacie? Halo? Halo? Dobra, oni tutaj ich rozwalą. Możemy sobie zacząć budować też Magic Defender. W razie co, bohaterze, to ty pójdziesz tu. Ty co ty robisz? Nie wiem, co on tutaj zrobić chciał. Bo nie, na razie sobie to darujemy do gierowaczki. Tutaj ich ustawię, a tych po prostu ustawię sobie tutaj. Jak to tu będzie wyglądać, to się okaże. Na razie niech się robią te gacki, bo one tutaj się przydadzą i to bardzo. Dobra, 8, 8, 8, 8, 8. Dobra, tak to pięknie wygląda do gierowaczki. Teraz tak, tu. Okidoki. Ty jeszcze by się tu przydało zrobić jakąś wieżę. Ogólnie ja bym planował zrobić coś takiego, że może tutaj by się przydało jeszcze coś ciekawego zrobić. Ale wy musicie najpierw. O, zabili go! Kryta mu walnęli! No tak, tak ma być, kurde, a co? Skończyło się, babci, sranie, lecimy z tym koksem. Zostawcie to, my sobie to po prostu przejmiemy. Poradzą sobie, nie. Dobra, ja zrobię coś takiego, wy sobie idźcie i zróbcie skauta, róbcie sobie skauta. Ja mam tutaj tego wszystkiego w ciul. Nawet no nie muszę się o nic bać. Najważniejsze, że jest Mithril. Dobra, wy sobie tutaj sobie, bo wy sobie z nimi poradzicie, masakra, bo tutaj się księżyce nie wdaje. Dobra, zabijcie. Dadzą radę? Kurde mać, nie dadzą rady, idźcie tu. Shit, oni mi ich rozwalają. A to jest tylko naprawdę parę... Nie. O, plus 2 morale. Nie jest wcale... Dobra, spróbujmy zrobić tak. Przejmijmy sobie ich, jeżeli się da. Oczywiście. Przejmij. O! My tu mamy też! Dobra. Idźcie tu. Widzicie? Muszę tutaj uważać. I to dość mocno. Ile was tutaj jest? 8. Dobra, teraz idź tu. Teraz idź tu. Dawaj. No oni sobie będą chodzić. Jezus Maria. Jakbym ja wiedział, że on tam pójdzie, to naprawdę bym go przypilnował. Dobra, tu mamy to zrobione. Możemy sobie to przejąć jeszcze ewentualnie. Ja sobie to... No, tutaj widzę, że ma wieże i to sporo tych wież. Póki co... Na razie się tym nie martwimy. Zombie, jak mi się jeden przyda. Dobra, róbmy jednostki. Róbmy przede wszystkim kaplicę cienia. Zróbmy ją sobie gdzieś... Dobra, skoro ty tu już idziesz, to może... nie, no shit. Ty się cofaj, bo tobie tu wielką krzywdę zrobią. Ja z nich zrobię... cienie, póki mam jeszcze te. Pek, pek, dobra. Super.
tutaj oni sobie poradzą. To jest tak. Może mogliśmy zrobić cienie, bo mamy tą kaplicę jednorazową, ale dobra, niech oni sobie już to zniszczą. Tutaj bym nawet dał. Więcej niż jedną wieżę. Aha. Bądź ewentualnie więcej niż jedno zwierzę, to. I tutaj wasze odpowiedzi do grywaczki, dobra. Wypierdzielacie z jako skauty, Czemu ja słyszałem your hero? Jak słyszałem your hero, to już jestem zesrany. Dobra. Tu się dzieje bardzo dużo złych rzeczy. Idź buduj. Trzeba budować więcej cmentarzy. Robimy cmentarze. No więc, żeby te cmentarze doszły do skutku, to ogarnijmy sobie je tu. Ale ja mam szczęście. Shit. Dobra, oni sobie tu poradzą, ale musimy naprawdę ich pilnować. Musimy sobie zrobić tak, kawalerię, no tak, bym zapomniał o kawalerii. Dobra. Zbuduj kolejne. No teraz oni mi tu będą przeszkadzać wszyscy. Chodź tu, wy się ruszcie, ruszcie się, ja potrzebuję mieć miejsce na cmentarzy. Mogę to tu zbudować, tak żeby było miejsce. Dobra, zbudujcie. Tu sobie zbudujemy koniarnię. Magic Defender, raz, dwa. Dobra. Dobra, oni już tu poszli. Dobra, niech sobie idą, tam to zniszczą. Teoretycznie mogliby to już doprowadzić do skutku. Idźcie tu. Dobra, tu sobie poradzą. Tu mają wejście do tej, do tych, dobra. Ty gdzie idziesz? Proszę mi tutaj koniarnię robić. Ja się tak wyrażę. Brzydko, koniarnie. Dobra. Dobra, robimy więcej kawalerii. My się tu wyposażymy w kawalerię. I teraz tak, zbuduj. Nie mam złota. Dobra, wy się już cofnijcie, już starczy. Panowie, już starczy. Tutaj oni się pobudowywali. Ja widzę, że oni mają bazę tutaj w ogóle. Tutaj mamy pełno skrzyń. Dobra, oni się tutaj powtaczali, czyli... Aha, bo tu jest wejście! To dlatego oni tak napierdzielali, a oni tak sobie to zrobili, dobra. Poważnie. Wiecie, raz, dwa, trzy. Jak to tu wszystko wygląda? Nie mam złota. Przydałoby się troszeczkę tego złota mimo wszystko. Rozwalcie katapultę. Dobra, ja sobie zrobię tak. Ja sobie tu będę powoli czyścił, bo to jest bez sensu, żeby się tak z tym bawić. Chodźcie tu, panowie. Wszyscy my ich sobie wykończymy tutaj. Wszystkie zombiaki mi zabiją. Shit. 8. Aha, tu już poszli. To tu jeszcze muszę ich wywalić. Dobra. Panowie, idźcie tu. Trzeba zbudować przede wszystkim klatkę. A tego nie zbudowałem czasem? Chyba mi się wydaje, że ja to budowałem, ale dobra. Dobra. Zbudujmy sobie ją tu. Idziesz. Tu sobie ich rozwalimy. Chodźcie, panowie. Dobra, troszkę się tu odsłonię. Dobra, oni są tutaj odporni na to. Zabijmy sobie ich. Dobra. Oni są tutaj jak sardynki w puszce. Chciałem powiedzieć w cieście, nie wiem dlaczego. Ja to mam czasami głupie porównania. I atakują, widzicie? I nie dają za wygraną. Jedyneczkę. Mitlil jest najważniejsze. Dobra.
Wy idźcie tutaj. I wy idźcie tutaj. Wy idźcie tu. Wy tu już jesteście. Ogarnięci. I wy sobie tu stójcie. Po prostu. Tak po prostu. Bo więcej mi tutaj ich nie potrzeba. To jest tak. Budujmy więcej. Przede wszystkim zbudujmy tę klatkę. Gdzieś tutaj. Halo, czemu nie mogę je zbudować? Czy nie ufcie, że on. To, że on tutaj jest, to mi ta przeszkadza budować? Nie! Dobra, zbuduj tą klatkę po prostu. Jest tak. Pięknie. Dobra. Podwójne obrażenia przeciwko ludziom potrójne, no ale nie. Tego nie będę brał. Złota. Zaraz będzie złoto, to czekajcie. Zaraz sobie to zrobimy. 9 jeszcze. No dawaj. Dobra. I się robi. Super. Mam od razu podwójne obrażenia. No i co? On zbuduje tą klatkę. Czy uda mi się w jakiś sposób te zwłoki ogarnąć? Szybko. Tak, żeby oni mi nie przeszkadzali. Dasz radę? Dasz radę, kolego? Dasz radę, co? Nie dasz, kurde. Dawaj. O, to z automatu. Aha, bo on już ma magiczny. Nie mogę mu tego dać. Co? Jezus Maria, już się wystraszyłem, że mi zniszczyli główną kwaterę. Jezus Maria. Zawał. Czemu żeś tego nie wziął? No. Dobra. A jak to tu wygląda? No tutaj idźcie, co wy robicie? Tutaj. I ty też możesz iść tutaj od razu. Dobra, tu już widzicie, grozi. Oni będą tutaj z góry napierdzielać, widzę, katapulty lecą w ruch, tu ma gniazdo, tutaj się w ogóle cali obtoczyli. Dobra, my sobie z nimi poradzimy tutaj, no to nie ma nawet... co do gadania, no oni nie mam nic do gadania do grabaczki. Yeah! W końcu mamy Slayerów do grabaczki, a Slayer już pozwalam na bardzo, bardzo wiele. W tym momencie. Jeszcze plus podwójne obrażenia, to w ogóle będzie, ale to jeszcze 30 dopiero procent. Na spokojnie sobie z tym poczekamy. A rozwalcie to. Gdzie jest bohater? Potrzebujemy sobie przejąć. Potrzebujemy sobie przejąć to. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Chodźcie tu. Rozwalcie, kurde, mać, a co? Bum, kurde! Kill them all! No! Popatrzymy sobie. Spróbujemy. Nie, no, bohater. Nie, on ma połowę życia! Oh shit! Dobra, kill them all, szybko. Szybko, dawaj. No, dawaj, wy, no, trzy. Kto zginie? Kto wygra tą decydującą walkę? Uda? No nie, nie, trafił go niestety. Dobra, cofajcie się, panowie. Ja spróbuję sobie tutaj przejąć to, póki się da. Ej, tu są w ogóle... To są w ogóle te randomowe, które tylko stoją. Rozwal to, bum! Uda mi się przejąć. To w ogóle jest przyjęte już na se. Dobra, ukradnijmy im to, jeżeli się da, póki się da. Ja go muszę pilnować. Ja go muszę. On sobie tu poradzi szybko, dogrywaczki, on sobie to przejmie. Ale ja go muszę pilnować i to bardzo. No bo tutaj jednak połowa życia to już nie są przelewki. Bohatera nie mają, więc już tutaj nie mogą sobie tego poprzejmować. Dobra. Idź sobie tu. Tu już mam to zrobione, trójeczkę. Dobra, to się robi, to już się kończy. Dobra, tutaj tych mogę wywalić. Wy sobie też możecie iść tutaj. Dobra, jak to tu wygląda? Dobra.
Proszę. 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 Jeszcze jednego mogę chyba zrobić, jeszcze chyba jednego mogę zrobić, tak. Dobra. Dobra, więc ja teraz zrobię tak, wezmę te gacki. Wywalę. Albo nie, poczekajmy jeszcze chwilkę. Gdzie są jakieś rajty? Rajty by mi się przydały. W ogóle tego co jest... Gdzie ich wywalę? Oni tu powinni być. Tutaj. Nie mogę go, nie mogę go. Niestety ze świty nie mogę go ulepszyć. Co jest w sumie takie troszkę głupie. No dobra, zróbmy sobie tak, rampant. Idźcie, panowie. Dobra, wy też. Powolutku. Będziemy się powoli do przodu przewdzierać. A wy tu. Dobra. Chodźcie, panowie. Tutaj ktoś musi zostać, mimo wszystko. Co te gacki. Dobra, idźcie, panowie. Dobra, to tutaj myślałem w ogóle, że to jest ich wioska, to było tylko te wieże. Rozwalcie to, pyk, to już jest nasze. To już nic sobie, panowie, z tego zrobić nie możecie. Czekajcie, cofajcie się. Mogę zrobić sobie tę czwóreczkę, zróbmy sobie czwóreczkę. Duma zabicie. Bum. Dobra, zniszczony. Idźcie dalej. Dobra, jak uda mi się zniszczyć ich. Kurczę, a wy do tej pory nic nie zrobiliście. Aha, oni zniszczyli to wieżę. Dobra, to my się zróbmy tak. Bohater będzie w razie to kryty. Tutaj mamy słaby punkt, bo... Proszę, tutaj kawalerię tu wywalę po prostu. Niech oni tutaj sobie stoją. Może wejdźmy sobie do mauzoleum. O, może coś mauzoleum ciekawego znajdziemy. Dobra, rozwalcie. Trochę tutaj oberwali slayerzy, bo ich nie przypilnowałem. Dobra. Eleven Spirit. A Spirit of a Long Death. Eleven Prince offers to join you if you will give him 600 kryształu as an offering. Aha! Uuuu! Bierzemy, kurwa! Bierzemy. Albo wiecie co, ja go dam tak, żeby on był magicznym obrońcą. Super. My teraz możemy tutaj jednostki powsadzać, oni nie będą mogli tu wychodzić nawet. No dobra, zrobimy sobie taki sposób. I to jest ciekawe. Mogę zrobić dumy. No i dobra. No i co, no i prosto, łatwo, szybko. Wystarczy troszkę inicjatywy wykazać tutaj, że się tak wyrażę. Dobra, bo czwóreczkę on tutaj zrobił. Dobra, noc sobie możemy zrobić i dobra, fajnie by było zrobić w końcu noc. Tu sobie możemy... tu nie możemy. Dobra, to jest to, tu jest to. Chodź. Chodź kolego, ty się tu przydasz. Jeszcze skąd się nazywa? Gilrind. Dobra. A, to jest duch. Kurde, gdzie wy tu idziecie? Czemu nie mogę zrobić... Shit. Przejmuj to. Co tu się odwala? Gdzie on jest? Co, on zginął? Dawaj. Dobra, przeżył, ale ma 17 życia. Chodźcie tu, rozwalcie pana. No, rozwalcie go. Jeden Slayer by się przydał. 191. Czemu nie mogę z tego zrobić? Mogłem przed chwilą z nich zrobić Slayerów. Czemu teraz nie mogę? No, ale on ma przecież 191 tego. To jest głupie. Dobra.
Zabierzmy tę całą naszą armię, która tu została, tu już niczego nie ma tak naprawdę. Wy idźcie nawet tu, no bo... Dobra. Tuor. Dawać, dawaj, dawaj, rozwalić tą katapultę. Dobra, rozwalcie go, panowie. Rozwalcie też to. Możecie iść powoli sobie tutaj. Bo teraz tak, tu mamy coś w tym stylu. Bierzemy... No mamy to, bierzmy tutaj ich, tutaj, dobra. Zróbmy sobie z nich pek, pek, dobra. I zróbmy sobie z reszty Slayerów, dobra. I Slayerzy niech idą tu od razu też. Dobra, ty jakoś żyjesz i ciebie też nie możemy przekształcić. Dobra, oni sobie dadzą radę w sumie. No niech idą, niech idą. A co? Co nam to szkodzi? Ja w sumie sobie, dobra, skoro oni już tutaj to zrobili, to ja sobie to przejmę. Dobra, i tam będzie dobry też sposób. Szybko, szybko, szybko. Panowie, 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 panowie. Dobra, tutaj możemy ich wszystkich tutaj dać. Niech oni sobie tu już będą. A wy, panowie, chodźcie dookoła tutaj. Dobra, aha, bo tu mamy wieżę. Tu mamy wieżę, więc możemy tu stać i tu sobie iść powoli po prostu resztą. Dobra, zombiaki też się mogą teoretycznie robić. Chociaż no. Dobra, to teraz tak jak do złota, no to idziemy tu, tak? Dajmy ich tu do złota. 7. 7 i 8. Dobra. No to dobra, to już nie trzeba do złota. To teraz możemy ich wywalić do metalu na przykład. Tak, niech idą do metalu. I już po problemie. Wy panowie sobie stańcie tutaj już. Wy panowie pójdziecie tu. W sumie wszyscy mogą iść tu tak naprawdę. Róbmy piąteczkę. Róbmy piąteczkę, skoro mam na to czas i energię. Tego razy 3 przeciw ludziom nie będę robił, bo to bez sensu. Harpie. No mogą. Dobra, niech się robią harpie. Niech się robią harpie. Tutaj się zrobiła ta dwójeczka. Nie, bo ja w ogóle jej tutaj nie dałem. Dobra. W razie co z tej będą się robić dalej nietoperze. Dobra. Idźcie panowie, bo oni mają jakieś konkretne odporności, odporność na kłute, od ognia, podatność, o no to kurczę głupio. Dobra, zróbmy sobie może noc, tak, zróbmy sobie w końcu noc, niech się regenerują, wasza bohater, on jest tu wieży. Nie jest tu wieży, dobra, niech on lepiej będzie w tej wieży, albo w którejś tam po prostu. O, panowie, 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 panowie. Cofajcie się, cofajcie się, cofajcie się. Nie w takim ciężkim, wąskim korytarzu. Idźcie tu. Szybko, odliftujmy. Pem, 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 pem. Dobra, oni sobie tu poradzą. Myślę, że sobie, mam nadzieję, że sobie poradzą. Dobra, tutaj kawaleria sobie poradzi. Rozwal to, dobra, zginiesz, ale przy... Ej, albo i nie zginiesz. Dobra, mały level up. Dobra, no tu przeżyli, dobra, przeżyli. Zniszczyli. Dobra, jeden zginął. No to tak naprawdę, idźcie tu, panowie, zmieście się z nimi. I dobra, na zewnątrz już nikogo nie ma, to już nie ma, nie, no nie stanowią dla nas żadnego oporu. Po prostu ich wykończmy, za, że się tak wrażę, zdradę stanu. Dobra, panowie, tu, pam, slash them, slash them, slash them. Dobra. Oni zginęli dwóch, a my jeden. Dobra, cała armia po prostu pójdzie tu. Cała armia po prostu pójdzie tu. Idźcie tu, panowie. Ja wam powiem, drogie robaczki, że zbierzemy się do roboty. Bierzemy tu, idziemy. No i tak to się będzie prezentować, no. Jest bez sensu, żeby... O, Hero Command Skills, dobra. No i to się nawet możemy robić wampira, niech się robi, a co?
Niech ma. Drugi robaczek. Dobra, gdzie jesteś, bohaterze? On jest w wieży. Dajmy wszystkim Magic Guardian. Wszystkim tutaj, żeby oni go bronili. Magic Guardian. Wszyscy, totalnie wszyscy, niech idą tutaj go bronić. Magic Guardian, gdzieś ty polas. Dobra. Tu już nic nam nie grozi, no to lecimy, drogie robaczki, po prostu, no lecimy na nich. Co oni odwalają? Halo? Gdzieś ty poszedł. Chodź, drogi renegatku. Zrobimy sobie z nimi porządek. Tutaj są... Tak, musimy ich zniszczyć tutaj, bo tutaj mamy dodatkowe skrzynie. A my byśmy sobie przejęli wszystko to, co jest tutaj nam potrzebne. Chodź, chodźcie wszyscy. Rozwalmy. Dobra, pek, dobra. No i tak samo jak kiedyś żeśmy robili, to teraz zrobimy dokładnie w ten sam sposób. Czyli idziemy, bohaterem kierujemy, a reszta po prostu za nim podąża. Dobra. Dasz radę przejść? Jezu, myślałem, że to gnole. Boże, zginął. Przestraszyłem się trochę, bo mimo wszystko... O, dobra, co weźmiemy? Weźmiemy sobie to, co tu jest. Dobra. Tego jest tu dużo. To nie, to już od razu wywalę. To też nie. I tu? Dobra. Jeszcze pójdźmy sobie tu. Kurde, to jest głupie. Idźcie panowie. No rozwalcie. To sobie może weźmiemy, nie wiem za co. Plus jeden damage piercing. No to chyba idioci, no to po prostu... Dobra, jeszcze sobie zostawmy. Plus, po co komu bronka zadaje jeden damage? No dobra, jest 30... dwa razy szybsza. Trzy razy szybsza niż normalna. No ale to tak to jakby normalna, w normalnej prędkości ataku zadawała obrażenia w wysokości 3, no to więc widzicie, jak to się prezentuje. Dobra, chodźmy szybko do robaczki. Bardzo szybko. Bo czas gunie, a nie chciałbym pierwszego odcinka przewalić powyżej 30 minut. Chodźcie, to musi się udać, no kurde, nie chciałem już przerywać. O kurde, będzie problem. Gdzie jest reszta? Czemu oni wszyscy poginęli? Uda się wam to zrobić, chodźcie. Oj, chyba się nie uda, widzicie? Dobra, spadamy stąd. Ale ja dałem tyłka. Dobra, dogrywaczki, oczywiście to byłby najlepszy moment, żeby... Dobra, może uniknijmy większych strat. Uniknijmy większych strat, tak, cofajmy się. To byłby najlepszy moment, żeby sobie w tym momencie zakończyć ten odcinek Złoto Battle Cage 3. Mam nadzieję, że on wam się po prostu podobał. Zapraszam was oczywiście na kolejne odcinki Złoto Battle Cage 3. Zostawcie coś po sobie, jeżeli wam się podobało. I oczywiście zachęcam was do spojrzenia po prostu do opisu tego odcinka. Więc cóż mogę powiedzieć, ja sobie tutaj robię z Cywika. I ja byłem Renegat, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, pa pa!